Otwieram 31. 2 lutego podczas 31. sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę w sprawie połączenia szpitala dla dorosłych przy ulicy Strzelców Bytomskich oraz szpitala dziecięcego przy ulicy Truchana. Obydwa szpitale zyskują. Uchwała dotycząca połączenia tych dwóch szpitali została zaproponowana przez prezydenta w związku z nową ustawą, którą wprowadza Prawo i Sprawiedliwość. Radni PiS-u byli jednak przeciwni jej wprowadzaniu. Przede wszystkim dzisiaj mówimy cały czas jeszcze tylko o projekcie, który nawet nie został przyjęty przez Radę Ministrów. Ja po prostu Państwa dzisiaj nie rozumiem, o co chodzi w Wasze stanowisko. Przecież byście powinni tą inicjatywę popierać jako opcja polityczna, która to wszystko właśnie wymyśliła. Chodzi o poziomy referencyjności. Zgodnie z nową ustawą szpital dziecięcy będzie miał stopień 3, a ZSM 1, a to nie gwarantuje mu uzyskania pełnego kontraktu. Ratujmy miejsca pracy, ratujmy oddziały. Może stracić nawet 14 milionów złotych. Zdaniem władz miasta właśnie połączenie ze szpitalem dziecięcym jest najlepsze, bo nie ma alternatywy. Z racjami się będziemy łączyć, no z kim się my łączyć, jeżeli podmioty, które są u nas, nie są zainteresowane. Po burzliwej dyskusji, której przysłuchiwali się pracownicy obu placówek, odbyło się głosowanie. Kto jest przeciwny? Za połączeniem szpitali było 15 radnych, przeciw 4, a wstrzymało się 5. Ta ustawa ciągle ewoluuje. Jak przekonuje prezydent, połączenie szpitali będzie miało charakter wyłącznie administracyjny. Wzrasta ich potencjał. Po drugie, spełniamy te wymogi ustawowe wobec nowej ustawy. I po trzecie, nie likwidujemy miejsc pracy, nie likwidujemy ilości łóżek, które dzisiaj jednostka, która leczy dorosłych, czyli rodziców tych dzieci, dziadków tych dzieci, posiada. Nie zmieni się dostępność usług medycznych dla pacjentów. Na obecnym poziomie utrzymane zostanie także finansowanie obu placówek oraz zatrudnienie. Powtarzam jeszcze raz, że jeżeli tych warunków w wyniku wejścia ustawy w życie, oczekiwanych warunków ekonomicznych nie spełnimy, to ta uchwała po prostu nie będzie miała miejsca. Tak będzie nazywał się nowy szpital. W związku z uchwałą Rady Miasta prezydent zdecydował o powołaniu komisji integracyjnej. Podczas minionej sesji radni dyskutowali również na temat połączenia dwóch szkół. Zespołu Szkół Technicznych imienia Batko i Zespołu Szkół Budowlanych imienia Baczyńskiego. To ma mocne podstawy. Obie szkoły od kilku lat zmagają się z problemami przy rekrutacji. W trwającym roku szkolnym nie utworzono dwóch klas technikum z powodu braku wystarczającej liczby chętnych. W tej chwili w obu szkołach uczy się około 200 uczniów. Zrodził się więc pomysł, by placówki połączyć. Nie wszyscy popierają ten pomysł. To jest technikum z tradycjami. Chodziła moja rodzina, w obecnej chwili chodzi moje dziecko do trzeciej klasy. W następnym roku będzie pisało maturę. W jakiej szkole? Nie w technikum, w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych? Zlikwidować szkołę idzie bardzo szybko, założenie szkoły jest o wiele trudniejsze. Dlatego też wydaje mi się, że można było spokojnie poczekać do kolejnej sesji, przedyskutować te sprawy jeszcze z społecznością szkoły, z związkami zawodowymi, z Radą Rodziców. Za rozwiązaniem Zespołu Szkół Technicznych nr 2 imienia Mariana Batko głosowało 19 radnych, przeciw było 4. A jeden wstrzymał się od głosu. Nie było przymusu podejmowania takiej uchwały. Natomiast w perspektywie tych zmian, które nas czekają w najbliższych latach, konkurencji na rynku, a przede wszystkim bardzo trudnej sytuacji demograficznej, nie podjęcie tej uchwały dzisiaj i kolejnych uchwał, które będziemy musieli podejmować w związku z łączeniem obu szkół, spowodowałoby, że dwie małe szkoły na rynku edukacyjnym nie miałyby szans. O tym, jaka będzie nazwa nowej szkoły i kto zostanie patronem, zadecydują dyrekcje obu szkół. Śląskie Targi Nieruchomości i Budowa Domu. Tak nazywało się wydarzenie, które odbyło się w weekend w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Chorzowie. Podczas targów zaprezentują swoją ofertę deweloperzy z mieszkaniami, domami, jak i firmy budujące domy na działkach klientów w bardzo szerokim spektrum, czyli domy drewniane, domy budowane w różnych technologiach. Cieszymy się z tego faktu, że tego typu imprezy udaje nam się do miasta przyciągnąć, zaprosić. Z tego też powodu jesteśmy oczywiście obecni na targach z naszą ofertą inwestycyjną. Dobrze, że coś takiego jest. Można się więcej po prostu poinformować, zobaczyć co jest na rynku w tym momencie dostępne. Tutaj w jednym miejscu spotyka się wielu oferentów, wiele osób, które mogą w tym jednym miejscu poznać inwestycje, te wszystkie inwestycje, które posiadamy. Więc na pewno jest to dla nas reklama, rozpropagowanie naszych inwestycji. Jesteśmy
jesteśmy na targach już czwarty raz. Proponujemy 8 inwestycji. Znaczy jesteśmy w trakcie 8 inwestycji na terenie Śląska. Są to przede wszystkim Świętochłowice, Jaworzno, Nobielsko-Biała oraz Piekary Śląskie. Dla naszej spółki tego typu targi są pokazaniem się na rynku śląskim. Tym bardziej, że nasza spółka na rynku śląskim jest dopiero od 3 lat. Nie jesteśmy tutaj na rynku śląskim długo, także chcemy się jak najlepiej zaprezentować. Mam sporą nadzieję na to, że w niedługiej perspektywie Chorzów będzie przyciągał coraz więcej mieszkańców, nie tylko dlatego, że dzieją się w mieście ciekawe rzeczy, że władze inwestują w infrastrukturę, ale przede wszystkim dlatego, że to miasto stanie się po prostu atrakcyjne dla życia. Tradycyjnie na kilka dni przed wznowieniem rozgrywek Ekstraklasy w hali Morris przy ulicy Dąbrowskiego odbyła się prezentacja chorzowskiego ruchu. To jest właśnie taki dodatkowy dla nas zastrzyk energii, bo trudne są momenty dla ruchu, trudne czasy i to, że kibice w nas wierzą, przyszli tutaj, stawili się w tak licznym gronie, to jest naprawdę dla nas bardzo dużo i wiemy, że możemy na nich liczyć. Bardzo miłe przywitanie i naszych kibiców i no na pewno fantastyczna atmosfera i to jest takie fajne uświadomienie nam, jak wiele osób na nas liczy, nie tylko w Chorzowie, ale i na całym Śląsku. I teraz wiemy, że nie tylko przed samym sobą, ale jeszcze dla nich musimy udowodnić, że zależy nam na ruchu i no i cóż, no i trzeba walczyć. No myślę, że możemy być z tej prezentacji zadowoleni, abyśmy tyle na boisku dali, co oni dzisiaj z siebie. Ten mecz z Krakowiem jest kluczowy, czy wszystkie mecze będą kluczowe do końca? Bo jednak ta różnica do Krakowi powoduje, że możecie ten kontakt złapać. Wszystkie mecze są kluczowe, bo często jak się patrzy statystyki na koniec sezonu, to o tym, czy ktoś zostaje w lidze, czy awansuje, często jest różnica jednego punktu, dwóch punktów, dlatego każdy mecz jest tak samo ważny, a wszyscy wiemy, że tak naprawdę ostateczne rozstrzygnięcia będą po tym podziale punktów. Ważny jest ten start, to nie ma tutaj, nie ulega wątpliwości, tym bardziej, że my gonimy, mamy punktową stratę. I na pewno tak, ale jest 10 kolejek, jest potem jeszcze dodatkowe są kolejki, także będzie się wszystko działo do ostatniego momentu, takie mam przeczucia, ale nie ukrywajmy, że ten pierwszy mecz jest ważny. Gdy na 9 sekund przed syreną sędzia odgwizdał 6 faul piłkarzy z Chorzowa, kibicom zadrżały serca. Na szczęście Bartłomiej Krzywicki obronił przedłużony rzut karny. W mojej ocenie to była głupia decyzja. Nigdy w życiu bym takiej ręki nie zagwizdał. Aczkolwiek trzeba szczerze powiedzieć, że to była nasza wina, że do tego momentu było 2-1. Powinniśmy tak naprawdę z tych sytuacji, które mieliśmy, gdzie przechwytywaliśmy tą piłkę, gdzie przeciwnik wolno wracał na swoją połowę, wtedy mogliśmy przynajmniej z 2 bramki jeszcze strzelić. Według mnie nie powinno być tego karnego, ale też nie powinniśmy dopuścić do tego, że oni grają przewagę, a my robimy faule. Niepotrzebnie się cofliśmy, mogliśmy wyżej do nich podejść i wtedy by w ogóle nie było o tym mowy. Po 2 bramkach Tomasza Goliego nasz zespół w końcu zwyciężył na obiekcie przy ulicy Dąbrowskiego. Wygrał 2-1. Będą malkontenci, którzy stwierdzą, że wygraliśmy z przedostatnią drużyną w tabeli. Będą malkontenci, którzy powiedzą, a tak ledwo wygrali. Ale będą też osoby, które spojrzą na to i powiedzą, no tak, mamy o 1 punkt więcej tak naprawdę teraz niż w pierwszej rundzie. I teraz tylko wszystko jest w naszych rękach, nogach. Cieszymy się z tych 3 punktów, które w dzisiejszym meczu zdobyliśmy. Cały tydzień ciężko pracowaliśmy, a całe 2 nawet. I w końcu to przyniosło efekty. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas i będziemy pchnąć się w górę. Klireks awansował na 7 miejsce. Jego strata do kolejnych zespołów wynosi 5 punktów.